Dobry wieczór, Łukasz Jankowski. To jest program Oddaję Państwu Głos, ale w specyficznym, specjalnym wydaniu. Cały czas trwa wojna na Ukrainie, 43 dzień i także my jako dziennikarze pracujemy cały czas w trybie nadzwyczajnym, bo sytuacja, mimo to, że trwa dość długo, kolejny tydzień, to cały czas jest nie mniej tragiczna i nie mniej nadzwyczajna, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na Ukrainie, w Europie, ale także bezpieczeństwo Rzeczypospolitej. I o tym trzeba pamiętać, bo idzie o sprawy najważniejsze. Na rzecz łączach skype'owych pani senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór, pani senator. Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu. Temat, który nas dzisiaj tutaj sprowadza, to jest kwestia, kto powinien pomagać w większym wymiarze w tym kryzysie uchodźczym, także w kryzysie wojennym na Ukrainie. Patrzymy na rząd polski, patrzymy na Rumunię, patrzymy na inne kraje naszego regionu, na Czechy, na Słowenię chociażby, ale patrzymy też na państwa zachodnie, patrzymy na Unię Europejską, patrzymy na Komisję Europejską, patrzymy na unijne instytucje. I tam jest dużo słów, ale być może mało czynów. Czy Unia Europejska, czy Europa Zachodnia robi wystarczająco dużo, wystarczająco co w ich mocy, żeby pomóc i uchodźcom w Polsce, ale także, żeby pomóc Ukrainie wygrać wojnę, obronić swoją ojczyznę przed najazdem rosyjskim? Komentarze, pytania, uwagi pod numer telefonu, bo tak jak tydzień temu, tak teraz będziemy powoli naszą infolinię włączać, wracając do naszych cotygodniowych spotkań w bardziej typowej i podstawowej dla nas formie, czyli w formie telefonów od państwa z pytaniami, z komentarzami do gościa i do tematu w programie. Numer jest u dołu państwa telefonów 507-964-253. Pani senator, to na początek, jak pani patrzy na działania Unii Europejskiej, patrzy pani na działania instytucji europejskich, czuje pani, że Europa, Unia Europejska zdaje egzamin? No, na pewno nie zdaje tego egzaminu. Nie w przypadku tego kryzysu uchodźczego, jaki mamy teraz po wojnie, w trakcie wojny na Ukrainie i w ogóle w przypadku tej wojny, która wybuchła w Europie, tuż u granic Unii Europejskiej, tuż u granic sojuszu NATO. Można byłoby sobie wyobrażać i pewnie tak sobie wyobrażaliśmy jeszcze parę miesięcy temu, że gdyby coś takiego się stało w Europie, to Europa będzie solidarna i z tym zaatakowanym krajem, i z tymi, którzy bezpośrednio udzielają pomocy. Ale tej solidarności nie widać. No do tej pory, chociaż już 40 któryś dzień wojny przecież na Ukrainie się kończy, to Unia Europejska ani jednym euro nie wsparła krajów, które przyjęły uchodźców. Sama Polska przyjęła 2,5 miliona uchodźców i to przyjmuje ich od pierwszych godzin, kiedy wybuchła wojna, a więc to już jest któryś tydzień z kolei. Ci ludzie mają w Polsce opiekę, są w prywatnych domach, są w ośrodkach przygotowanych przez samorządy, są zaopiekowani i dzieci, 150 tysięcy dzieci chodzi już do szkół, korzystają z opieki zdrowotnej, no mają właściwie wszystko, co do życia jest potrzebne, ale to wszystko na koszt jakby polskiego budżetu. My oczywiście robimy wszystko, żeby pomóc, bo zdajemy sobie sprawę, jak wielką tragedią jest wojna i bardzo współczujemy Ukraińcom i współczujemy uchodźcom, kobietom z dziećmi, często maleńkimi, które musiały uciekać ze swoich domów, uciekały przed bombami. I zrobimy wszystko, że dopóki będą tutaj w Polsce, żeby się czuli bezpieczniej, żeby byli właśnie zaopiekowani. Ale jest też, pojawia się pani senator, kwestia kosztów. No i jednak płacimy na wspólny budżet europejski. Unia Europejska miała praktykę, pomagała Włochom, nie tak biednemu społeczeństwu, również innym krajom europejskim, które przyjmowały migrantów w ramach kryzysu z lat 14-15.
panie redaktorze, tak, ale przecież my wiemy, że Unia Europejska jest Unią podwójnych standardów. Różnie się różne kraje traktuje i różnie się różne problemy rozwiązuje. Bo tak jak pan powiedział, w przypadku, kiedy uchodźcy docierali do granic Włoch czy Hiszpanii przez Morze Śródziemne, te kraje mogły liczyć na pomoc unijną. W przypadku, kiedy mieliśmy też kryzys uchodźczy kilka lat temu, Turcja dostała 6 miliardów euro na opiekę nad uchodźcami z Syrii. A teraz, drodzy państwo, kraje członkowskie Unii Europejskiej, które składają się na wspólny budżet, przyjęły miliony uchodźców z Ukrainy, bo to przecież nie tylko Polska. Polska przyjęła najwięcej, ale też Rumunia, ale też Węgry, ale też Słowacja. I te kraje nie otrzymały do tej pory żadnego wsparcia. A w Parlamencie Europejskim, w Komisji Europejskiej proponują, że może w jakiejś tam przyszłości będziecie mogli te środki, których nie wykorzystaliście, skończącej się perspektywy, to może wam pozwolimy, żebyście przeznaczyli je na uchodźców. No taka kreatywna księgowość, która jest no, nie do przyjęcia w tym przypadku, bo tutaj Unia Europejska powinna zdecydowanie wesprzeć Polskę i inne kraje. I my powinniśmy czuć to wsparcie i czuć, że partnerzy nasi z Unii Europejskiej są z nami, tak? Bo zobaczymy, przecież jak to będzie się rozwijać. I tylko tematu, to musimy cały czas wracać. Cezary Zmrągowa nas dozwonił. Pierwszy głos od państwa strony. Halo, halo, czy się słyszymy? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, dobry wieczór. I słuchamy z panią senatorem. Mogę już mówić, prawda? Tak jest. Chciałbym parę takich moich przemyśleń odnośnie tego, czy możemy na Unię liczyć w różnych sytuacjach, szczególnie w tych kryzysowych, tak? Bo jeżeli jest wszystko pięknie, ładnie, to pewnie przyjaciół zawsze jest w bród i dużo. Otóż, panie redaktorze, ja mam skojarzenia pewne z Unią Europejską, związane z pewnym moim pobytem w miejscowości podparyskiej. Proszę wyobrazić sobie Francuza, właściciela hotelu, który zaprasza gościa, po czym nakrywa głowę obrusem, żeby pod tym obrusem jeść posiłek, tak? Żeby gość tego nie widział. To był dla mnie szok. To była sytuacja, którą widziałem na własne oczy i mi się to nijak nie mogło z tą elegancją europejską pomieścić. I teraz chciałbym przejść do pewnych słów redaktora Ziemkiewicza, który wielokrotnie mówił, że my po prostu jesteśmy inni mentalnie. My inaczej reagujemy na sytuację, gdzie trzeba komuś pomóc. Po prostu pomagamy i dopiero później zastanawiamy się, skąd będziemy mieli pieniądze, tak? Ale mieliśmy prawo liczyć na to, że Unia nam pomoże. Natomiast ta Unia, nawet jeżeli nie mówi po rosyjsku, nawet Parlament Europejski, nawet jeżeli nie mówi po rosyjsku, ci urzędnicy europejscy, nawet jak nie mówią po rosyjsku, to po rosyjsku myślą. Oni myślą po rosyjsku. I teraz, wchodząc w 2004 roku do Unii Europejskiej, pełni radości, zachwytu, szliśmy do cywilizacji, mieli nas nauczyć wszystkiego, co najlepsze, jak być Europejczykiem. Kurczę, ja jestem lepszym Europejczykiem od tych gnojków, naprawdę, jak Boga kocham. To trzeba uważać, bo trzeba wyrażać się jak najbardziej na wizji parlamentarnej, ale odczucia może i słuszne. Dziękuję bardzo za głos, bo jest tak, że rzeczywiście można poczuć się obywatelem drugiej kategorii w Unii Europejskiej, kiedy okazuje się, że ta opieszałość Brukseli trwa bardzo długo. Pani senator. Panie redaktorze, no tak jak powiedziałam, Unia jest Unią podwójnych standardów. Przyzwyczailiśmy się, że kraje zachodu, te bogate, te większe, one są inaczej traktowane, im więcej wolno. A kraje Europy Środkowej no, są ciągle traktowane jako kraje drugiej kategorii. Tutaj jesteśmy ciągle na celowniku, ciągle jesteśmy pouczani, strofowani. Nam się wypominam, że jesteśmy jakimiś młodymi demokracjami, więc możemy mniej. No to jest nie do przyjęcia. No w tej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska, gdzie mówi się o takich wysokich standardach, gdzie ciągle mówi się o wartościach, to absolutnie nie powinno mieć miejsca, ale tak jest. No i każda
próba wywołania jakiejś dyskusji na temat Unii Europejskiej, reformy tej wspólnoty i tego właśnie, aby zaniechać takiego podwójnego, tych podwójnych standardów, to kończy się fiaskiem, tak? Ale tutaj co do wypowiedzi pana Cezarego. Pan Cezary ma rację, no my jesteśmy inni, my mamy w sobie mnóstwo empatii, my mamy w sobie mnóstwo takiej solidarności. My mamy za sobą bardzo trudną historię. Jako Polacy my bardzo dużo przeżyliśmy. My pamiętamy jeszcze, wielu ludzi, wielu Polaków pamięta jeszcze czasy komuny w naszym kraju. I my wiemy, czym ta komuna jest. My wiemy, czym jest Rosja, która, czy nazywa się Rosją, czy Związkiem Radzieckim, czy jest federacją. To jest zawsze ta sama Rosja, czy carska, czy sowiecka, czy putinowska. To jest ta sama Rosja imperialna, groźna, agresywna. Rosja, w której obywatele są, jak się okazuje, nawet w XXI wieku bardzo okrutni, często prymitywni, którzy zabijają, gwałcą dzieci, kobiety, palą, kradną. No po prostu to się nie mieści w głowie. My to wszystko przeżyliśmy i dlatego tak bardzo współczujemy Ukraińcom. I dlatego im też pomagamy i pomagamy Ukrainie i walczymy o pomoc dla tego kraju. Przecież pan premier Morawiecki, prezydent Andrzej Duda prowadzą krucjatę dyplomatyczną już od wielu, wielu miesięcy i tygodni, teraz kiedy już wojna wybuchła, przecież wcześniej przez wiele miesięcy, na rzecz Ukrainy, po to, aby świat, wolny świat wspomógł to państwo, tak? I gdyby nas słuchano i słuchano pana premiera i pana prezydenta, to być może do tej wojny by nie doszło, gdyby ostre sankcje zostały wprowadzone już wiele miesięcy temu. A nie czekano by z tym latami. Przerywam, pani senator, bo są kolejne telefony. Pani Cecylia z Mazowsza, z naszych łączach telefonicznych. Dobry wieczór, pani Cecylio. Dobry wieczór, panie redaktorze, i dobry wieczór, pani senator, chyba pani Kloc. Tak jest. Ja mam właśnie taką sprawę odnośnie KPO. Platforma właśnie mówi, że dlaczego pieniędzy nie ma jeszcze dla przedsiębiorców i tak dalej, i tak dalej. No przecież oni sami, panie redaktorze, oni sami blokują. No robią wodę z mózgu, przepraszam za wyrażenie. No ludzie kochani. Przecież ja nieraz to wytrzymać już nie mogę, patrząc na tych ludzi i słuchając. Ja dziękuję Bogu, że ten rząd jest. Na dzień dzisiejszy, bo panie redaktorze, gdyby był platforma urządu SLD, te PSL czy i tam ten Nowa Lewica, ja to nazywam, wie pan jak, nie będę się wyrażać, to ja naprawdę, jakby ten rząd był, w skarpetach idziemy. Chaos niesamowity. 2,5 miliona uchodźców. Spokój. O pani Ochońska. Janina. To jest temat rzeka i to taki temat chyba nawet na jakąś sprawę karną, bo niektóre wypowiedzi pani europoseł Ochońskiej, między innymi o ludobójstwie, jakiego miała się dopuszczać Polska Straż Graniczna, to już są paragrafy na tego typu wypowiedzi, zdaje się. Ta pani naprawdę, nie chce się, panie redaktorze, wypowiadać o panu Żakowskim. To po prostu... No smutno mi, że ale to podpytamy ludzie... panią senator. Dziękuję bardzo za głos. To był cenny głos, który wywołał temat, który jeszcze musimy, pani senator, omówić, bo to nie tylko Unia Europejska, nie tylko urzędnicy brukselscy. To jest tak, że gdzieś w tym wszystkim jest polska opozycja w części, w całości, nie wiem w jakiej części. Jest też ten element wygrywania tego konfliktu przez siły opozycyjne i na polu europejskim, ale też na polu krajowym. No, mamy wypowiedzi polityków Platformy, którzy z jednej strony chcą zakręcenia, i słusznie chcą w tym wypadku akurat zakręcenia gazu, czy węgla, czy ropy z Rosji, ale to będzie kosztować. A z drugiej strony dzisiaj Donald Tusk ma konferencję, gdzie mówi, że jest wysoka inflacja. Jak tutaj dojść do ładu i składu z tego typu opozycją, pani senator? No ale z nimi nie można dojść do ładu i składu, bo to są ludzie, którzy kłamią, którzy szkalują swoją ojczyznę na arenie międzynarodowej. No, w Parlamencie Europejskim, jak tylko Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, no to już zrodziła się koncepcja ulica i zagranica. No bo jeżeli nie można rywalizować na programy, bo taka Platforma Obywatelska nie ma żadnego programu od lat i
kiedy nie można prowadzić z nimi dyskusji merytorycznej, no to oni pod byle pretekstem, pamiętamy, wyciągali ludzi na ulicę, nawet wtedy, kiedy panowała epidemia. No i oczywiście też szkalowali Polskę, przede wszystkim polski rząd i państwo polskie w Parlamencie Europejskim, za granicą u różnych swoich przyjaciół, wysoko przecież postawionych, bo przecież w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim rządzi Europejska Partia Ludowa, na czele której stoi Donald Tusk. On był przecież przez lata też przewodniczącym Rady Europejskiej, tutaj za wstawiennictwem i z namaszczeniem Angeli Merkel, grali w duecie i to właściwie ich polityka doprowadziła do tego, że Rosja stała się potęgą. Futrowali przez lata Putina miliardami, a właściwie bilionami euro, uzależniali Europę od ruskiego gazu, węgla i ropy. No i wtedy, kiedy Polska prowadziła politykę dywersyfikacji źródeł energii, no to oni uzależniali, chcieli uzależnić Europę od rosyjskiego gazu. I to, szanowni państwo, no doprowadziło do tragedii. Wiadomym było, że jak powstanie Nord Stream 2 i gaz przestanie płynąć przez Ukrainę, to wszyscy eksperci mówili, że wtedy Rosja zaatakuje Ukrainę. I to się stało. I ludzie, którzy prowadzili taką politykę krótkowzroczną i są winni tych tragedii, które teraz się dzieją za naszą wschodnią granicą, oni przecież od lat, od kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, atakowali polski kraj, polski rząd w Parlamencie Europejskim. I to, że my mamy tam kłopoty, to, że nas się nie słucha, to, że zarzuca się Polsce jakieś łamanie praworządności, że nakłada się na nas sankcje, że nakłada się na nas kary, no to jest wynikiem polityki, jaką prowadzi polska opozycja przeciwko własnemu krajowi. Oni kłamią tam, przecież my słyszymy ich wypowiedzi w Parlamencie Europejskim. Wypowiadają się skandalicznie na temat tego, co się dzieje w Polsce i to nie trzeba daleko szukać, bo to właściwie takich debat na temat Polski to było już H40 kilka. Ileś rezolucji potępiających było przyjętych, a wszystkie oparte na kłamliwych przesłankach. No ale to wszystko jest winą polskiej opozycji, która wywleka różne sprawy, snuje kłamstwa i tam w Parlamencie Europejskim przedstawia je jako coś, co rzeczywiście miałoby mieć miejsce w Polsce, a nie ma miejsca. No i w ten sposób podsycają takie antypolskie nastroje. I trzeba powiedzieć, że jakby podsycają takie stereotypy o Polakach, o Polsce. A potem się teraz, kiedy wybuchła wojna i kiedy my przyjęliśmy te 2,5 miliona uchodźców, to te wszystkie stereotypy legły w gruzach. Tak? Bo już nie są nagle... zobaczył, że Polska jest zupełnie inna, niż mówiła polska opozycja, niż oni sobie wyobrażali. Chociaż pani senator cały czas tą tezę starają się gdzieniegdzie odgrzewać. Ostatnio w Washington Post tekst osoby związanej z Gazetą Wyborczą, która mówi, że Polacy jednak nie są tacy empatyczni jak są, bo tak naprawdę to jest zupełnie inaczej. Pani Janina z Janowa do nas się dzwoniła. Dobry wieczór, pani Janino, i słuchamy. Halo, dobry wieczór. Słyszymy się, jesteśmy na antenie. Ja już jestem? Tak jest. Ja tak dzwonię, bo tak wszyscy tylko wojna i wojna, a ja taką przyjemniejszą sprawę mam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że pani to ze wszystkim dojdzie do ładu i składu. Pani tak te piękne włosy dwa, tak pani pięknie wygląda. Także ja tylko tyle chciałam powiedzieć, że pięknie pani wygląda i jestem pod wielkim wrażeniem pańskiej. Pani fryzury. Dziękujemy. Dziękuję pani. To pani senator. W zasadzie ja nie mogę nic dodać, nic ująć od tego, co powiedziała pani Janina. I tak na koniec nam się rzeczywiście humor niepojęty. No dobrze, skoro już może tej wojny rzeczywiście żyjemy nią na co dzień. Też temat nieprzyjemny na sam koniec przygotowałem, bo pytanie może nie o wojnę bezpośrednio, ale pośrednio tak. Marszałek Grodzki, szef Izby Wyższej Polskiego Parlamentu. Jest wniosek o odwołanie, jest szansa, że zostanie odwołany pan marszałek. Jak pani senator sądzi? Wydaje mi się, że nie ma takiej szansy, bo już senatorowie, oczywiście senatorowie z Platformy Obywatelskiej będą murem za nim stali, ale i ci tak zwani niezależni i z Lewicy i z PSL-u no mówią, że no może niefortunna wypowiedź, no ale to za mało, żeby go odwołać. No,
wypowiedź skandaliczna, wyjątkowo antypolska, skierowana do słuchacza zagranicznego, czyli do parlamentarzystów z Ukrainy, jeszcze po ukraińsku, gdzie marszałek przeprasza za jakieś rzekome przewinienia Polski, przeprasza za to, że Polska finansuje reżim rosyjski i finansuje wojnę na Ukrainie. No, ja bym proponowała, żeby państwo zwrócili się do Niemców, do Francuzów i do nich przemówili, bo to oni, jak widać, są przeciwni sankcjom, takim prawdziwym, rzeczywistym sankcjom, a jak już je udają, że stosują, to w sposób taki bardzo selektywny, niewielką krzywdę robiąc Rosji. I to oni bardzo się opierają przeciwko embargu na gaz, węgiel i rosyjską ropę. Więc Polska nie ma za co przeszkadzać. Polska pomaga ze wszystkich sił Ukrainie i Polska już od lat dywersyfikuje źródła energii i przestrzega Europę przed uzależnianiem się od rosyjskich paliw, węgla, gazu i ropy. Polski nie chciano słuchać, a teraz wszyscy mówią, no Polska miała rację. I za co tutaj przepraszać? Ale to ta wypowiedź Grodzkiego wpisuje się w tę politykę, jaką prowadzi szkalowanie własnego państwa, jaką prowadzi Platforma Obywatelska. No jest pan marszałek Grodzki jest nieodrodnym synem Platformy Obywatelskiej partii, której jest członkiem. Powiedziała senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Za czym, jak będzie głosowanie, może kogoś ruszy sumienie, może ktoś uzna, że jednak sytuacja jest nieco inna, bo rzeczywiście, jakie nie mieliśmy poglądy polityczne, jakby na to nie patrzeć, wydaje się, że pan marszałek Grodzki nie do końca pasuje na stanowisko, jakie został trochę chyba przypadkiem. To stanowisko go przerosło zdecydowanie. Trochę przypadkiem został tam mianowany w wyniku bardzo głębokich targów między różnymi formacjami opozycyjnymi. Ale to pokaże głosowanie. No, przed nami pani senator Maria Koc była gościem Telewizji Republika. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia. My również się zobaczymy i usłyszymy już za tydzień. Franie, oddaję państwu głos. To będzie co prawda program już mniej polityczny, bo za chwilę święta Wielkiej Nocy, ale co się stanie w programie, to zapraszam państwa za tydzień. Do zobaczenia.